Cześć wszystkim, tu Ewelina i dzisiaj witam się z Wami w Book Haulu. Troszkę książek mi się nazbierało. Chyba nawet w poprzednim filmie mówiłam, że czekam na paczkę, więc tak, doszła ta paczka i jestem zachwycona. Coś mi się wydaje, że mój TBR do końca roku ulegnie nieco zmianie, albo nie wiem, jakoś poprzesuwam te książki, bo nie wiem, czy dam radę się powstrzymać przed sięgnięciem pod te książki. Może być ciężko. Zaczniemy ten book haul od książki, która już na kanale się pojawiła nawet dwukrotnie we wrap-upie oraz w osobnej recenzji, więc nie będę o niej mówić teraz długo, po prostu Wam pokażę. Mam tutaj Nelly. Króciutka książka, czemu ja tak robię? No nic, króciutka książka, bardzo przyjemna. Jeżeli chcecie coś więcej, jest recenzja, jest wrap-up. I zaczynam od tej paczki, która już no, nie wytrzymała, jest otwarta i tak, i książki po prostu z niej wyskoczyły. Pierwszą książką jest pozycja, która jest dosyć znana, jeżeli chodzi o BookTube. Wszyscy czytali oprócz mnie, ponieważ tak, jakoś tak mi zeszło. Nie wiedziałam, czy będę ogólnie sięgała po tą pozycję, czy mi się spodoba, dlatego też powstrzymałam się przed kupieniem od razu drugiej części Okrutny Książę, tak, Holly Black. Tak, litery są dosyć spore, muszę przyznać, co mnie nieco zdziwiło. Fajne są początki rozdziału. Jak przeczytam, opowiem, czy mi się podobało, czy nie. Prawdopodobnie w jakimś wrap-upie, bo nie będę robiła recenzji, ponieważ tego jest już mnóstwo. Nie sądzę, żebym mogła powiedzieć coś nowego, bardziej odkrywczego, niż do tej pory zostało powiedziane przez inne dziewczyny. Dalej, a ogólnie Wam nie powiedziałam, dlaczego jest ten book haul, dlaczego ja zamawiałam tą paczkę. Otóż musiałam mieć powód, no bo bez powodu zamawiać książki, pod czujnym okiem męża, no tak. Więc chciałam uzupełnić serię, które już na moich półkach są, ewentualnie spróbować czegoś nowego lub zapoczątkować kolejne serie. Wybierzcie sobie powód po prostu. No i oczywiście książki, których byłam bardzo ciekawa. Tutaj mam książkę, która jest uzupełnieniem serii, którą aktualnie czytam, czyli Wojen Alchemicznych. I czytam Mechanicznego, jestem chwilę, pokażę Wam na dowód, czytam, jestem już za połową, dokładnie jestem na stronie 242, tak. I tak, Mechaniczny podoba mi się na tyle, że na pewno będę chciała przeczytać kontynuację i z tego, co już słyszałam, kontynuacja jest nawet lepsza, więc tak, powstanie. Tytuł mówi sam za siebie, troszkę można powiedzieć, że spoileruje, co się wydarzy, no ale te okładki no cudowne i tak, to są autorskie polskie okładki, więc tym bardziej świetnie. Dalej mam również kontynuację serii, którą mam już na swojej półce, czyli Ember in the Ashes i tutaj jest Pochodnia w mroku. Bardzo byłam ciekawa, jak dalej potoczą się losy głównych bohaterów z pierwszej części i myślę, że właśnie przez tą książkę złamię ten swój TBR i ją wcisnę gdzieś tam w środek tego TBR-u. Nawet nie wiem, czy od razu po Mechanicznym się za to nie zabiorę. Chyba że Mechaniczny zakończy się tak spektakularnie, że sięgnę od razu po to, ale obym zdołała się powstrzymać, ponieważ założyłam sobie w TBR takie książki, które już dawno chciałam przeczytać i muszę je przeczytać. Dalej mam rozpoczęcie nowej serii. Zaintrygowała mnie okładka, przyznaję szczerze, kupiłam tę książkę ze względu na okładkę, ponieważ nic nie słyszałam o tej serii wcześniej. Mam tutaj Kroniki Gwiezdnej Klingi. Ewelina, naucz się czytać. Mroczna Armia, kontynuacja kultowej serii Kroniki Wardstone. I widzę, że tutaj w tej serii jest tego multum. Sami zobaczcie, z tyłu mamy przedstawione okładki kolejnych części i wygląda to imponująco. Nie spodziewałam się, myślałam, że będzie max 3, 5, ewentualnie 7 części, a tutaj... Nawet nie chcę mi się liczyć, ale okładka prezentuje się bardzo fajnie. O czym to może być? Mamy coś z magią związanego, z jakąś armią, z jakąś wojną. Zamierzają przelewać ludzką krew, póki wody oddzielające obie krainy nie staną się czerwone. Może być ciekawe i na tyle wciągające, że będę po prostu notorycznie zakupować kolejne części. Zobaczymy, przeczytam i na pewno dam Wam znać. Kolejny mój wielki grzech, czyli książka, którą wszyscy już czytali, oczywiście oprócz mnie.
Wszyscy czekają na kontynuację z zapartym tchem, można by powiedzieć, więc ja musiałam tą książkę mieć, żeby się zachwycać wraz z innymi, żeby nie zostawiać tak bardzo w tyle, i mam swój egzemplarz Vicious Sneak Journey od V.E. Schwab. To jest moja pierwsza książka tej autorki. Nie wiem, czy dobrze strzeliłam jako na pierwszą książkę. Myślałam nad zakupem tej trylogii o Cieniach Magii, ale stanęło na tej i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie mi się podobało. No wiecie, jak to jest. Jak się spodoba, to pewnie zakupię resztę książek tej autorki. Patroni są zacni, więc aby czytać, tylko tyle mi pozostało. Ostatnia książka. Ogólnie jak otworzyłam paczkę, to się bardzo zdziwiłam, że to jest twarda oprawa, bo wcale się tego nie spodziewałam. I mamy tutaj Zaklinacz Początek. Nie słyszałam o tej serii, szczerze powiedziawszy. Jest też kilka tomów. Zaintrygował mnie opis z tyłu. Taki fenomen zdarza się raz na dekadę. Przeżyj niezwykłą przygodę i poznaj jedną z najbardziej wciągających serii fantasy ostatnich lat. Brzmi zachęcająco, zwłaszcza że ja fanem fantastyki jestem ogromnym. Chłopak z mocą przywoływania demonów, księżniczka elfów, przepełniony goryczą krasnolud. Tak, intrygujące bardzo. Co może ich łączyć, dlaczego spotkali się w magicznej akademii wokanów? Wokanów, chyba tak się to czyta. Oryginalna historia budząca sentyment wśród fanów Władcy Pierścieni, Harry'ego Pottera oraz byłych zbieraczy Pokémonów. To mnie troszkę martwi. Przyznaję szczerze, nie zauważyłam tego potworka wcześniej, bo wiecie, no w księgarni internetowej, jak zamawiałam, widziałam przód i opis i tyle. Tego stworka jakoś nie przyuważyłam, ale no może być ciekawe. Jest chyba 4 albo 5 części, chyba 4. Tego, co kojarzę, bo to różne kolory są właśnie na okładkach, no ale bardzo mnie zdziwiło, że to jest twarda oprawa i to będzie wyglądało świetnie, jak będzie stało obok siebie na półce. Wydawnictwo Jaguar. Okej, 3 książki z Jaguara w tym bookhaulu się znalazły, coś takiego. Też przeczytam i dam znać, myślałam, że są ilustracje, ale nie ma. Chyba będzie z perspektywy dwóch osób, bo się inaczej rozdziały zaczynają. I tak, to była ostatnia książka, jakże cudowna i piękna, z tego bookhaulu. Będzie jeszcze jeden bookhaul niedługo, na pewno, bo jestem w trakcie robienia kolejnego zamówienia. Nie mogłam się powstrzymać, ale mniejsza z tym, nikt o tym nie wie, więc nie mówmy o tym. Spotkamy się w kolejnym bookhaulu, a mam nadzieję, że i wcześniej w innych filmach. I pokażę Wam ten stosik zaraz. Za chwilę Wam pokażę. O, ciężki, strasznie ciężki. Tak się prezentują. A, pięknie, prawda? Co sądzicie? Czytaliście któryś z tych książek? Na pewno czytaliście przynajmniej 2 albo 3 albo i więcej. Dajcie znać w komentarzu i tak. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!